Witajcie moi roztomili. Teraz chciałbym się podzielić taką sprawą, bo kiedy można już będzie hned na wokandzie, będzie się nią trzeba zająć tak na fest. No znacie mnie, znacie taki plakat, pod którym się startował do Senatu. Jako Ślązoki razem. Jako Ślązok. Którego programem, nie ino moim, ale całej Ferajny Ślązoków razem jest autonomia gospodarcza regionów w granicach historycznych ziem polskich, a powinno być Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to coraz to bardziej aktualną, rzecz, bo samorządy, które jeszcze do niedawna myślały, że mają pobuczka siły za nogi i wszystko będą mogli i mają się dobrze, teraz dostają w dupa. Dostają w dupa, bo przestali mieć źródła dochodów, nawet od swoich obywateli, swoich tych. Nie mogą decydować o tym, kiedy będą przeznaczone pieniądze. Centrala poprzez roztomajte knify, nie? Pozbawią kasy samorządów. Był taki jeden przedźwięk, się nazywał człowiek, który po Polsce jeździł i namawiał wszystkie samorządy, co by wystąpiły o to, że jak pieniądze są zarobiane w danym powiecie, to żeby tam ta firma płaciła pieniądze, a nie we Warszawie, że podatki i część tych podatków większą, żeby ustawała w regionie, w powiecie, w gminie, w województwie. I żeby sami się rządzili. Bo wiecie, wtedy się sum rządzisz, jak masz pieniądze. Jak ci te pieniądze ktoś dowoł z Afryko, to się nie rządzisz sum, no rządzisz tobą tym, co ci do ta kasa. Bo ci powie tak. Od dzisiaj to jest twoja idea, a jutro to jest twoja idea, a jak powiesz nie, bo to tamta jest, mi się bawi, pan, nie, ja ci dam pieniądze, to ty wiesz, żeby to co ci korza. Jak ci korza się poseblikać, rozumiesz, i kulać 5 zł na halimba, to możesz to robić, bo tych 5 zł nie dostajesz. I taka jest mentalność w Polsce. Mam nadzieję, że samorządy wreszcie się obudzą, wreszcie będą poradziły się postawić w Warszawie, bo w tym roku dostaną tak pożyci, że się, no nie będę używał tego słowa, ale będzie smród. Bo nie dość, że dostaną mniej pieniędzy, bo mają mniejszy udział w podatku, w podatkach, które się płaci w Polsce, mimo że my jako obywatele będziemy de facto płacić większe podatki, a nie mniejsze. To już się teraz nie pokazuje. Nie? Już tam narzekają policaje, rektory, doktory i wszystkie inne, że muszą płacić większe pieniądze do państwa. A samorządy mają z tego mniej. A tak richtig, to powinno być tak, jak było z województwem śląskim w okresie międzywojna. Że pieniądze zbierało województwo u siebie, i ino jest dokładnie wyliczono kwota wobec tangenty była przesyłana do Warszawy i Warszawa za to jeszcze musiała w tym województwie opłacić wojsko, policja, sądy. A teraz co? Państwo nie umie opłacić służby zdrowia, na które bierze pieniądze. Państwo nie umie opłacić rektorów, na których bierze pieniądze. Państwo nie dało sobie rady w niczym. Chyba że dowodzi rada w tym, aby uzależniać samorządy od siebie. Ja, samorządy od siebie. Niedawno słyszał, że w Rudzie Śląskiej zlikwidowano Wydział do Spraw Górnictwa, chociaż górnictwo jeszcze jest. Nie ma już Wydziału do Spraw Górnictwa, no bo w ten żadnej gruby nie będzie. No i niektóre się jeszcze cieszą, bo niedawno niektóre Ślązoki go dali. Dobrze, że już grubów nie będzie w 2030 roku.
Trzeba być dyletantem ekonomicznym i technicznym, żeby się zdawać sprawa, że idzie żyć na świecie bez grubów. A to, że idzie żyć bez grubów na Śląsku i Ślązoków zrobić biedochów, no to ja, to się do. Ale bez wągla się żyć nie da. Przynajmniej jak się chce żyć jako cywilizacja. No, bo idzie wziąć padach pigmeje w Afryce, na drzewie przeżyć bez wągla do osie. Do osie. Czemu nie? Ale bez energii cywilizacja nasza padnie. A to, co wy się wymyślili, te lekoduchy, te ekoterrorysty, że idzie wyżyć z samych paneli fotowoltaicznych, z samych propelerów, to jeszcze długo nie. Ja bym chciał, żeby tak było. Ale do tego trzeba dojść po leku. A nie zrobić tak, że zlikwidujemy połowę energii elektrycznej, które podawamy ludziom, a oni mają łoci świerci być biedniejsi, co by nie potrzebowali tyle tej energii, żeby nie obszporowali, żeby gasili światło i wyłączali wszystkie urządzenia elektryczne, w jak ino się zrobi ćmok, nie? Albo godzina po tym, jak jest ćmok, bo inaczej ich nie styknie. Żeby ważyli ino w szybkoważe, nie? Tak jak ryż, gdzie wsuć do gorki wody, opatulić i on są dundzie. No ja, no, jeden z naszych prominentów padł, że Poloki muszą żyć za miska ryżu. No to i nie potrzebowali gazu. Bo wie, to trzeba gazu, żeby woda zaważyć. A ten ryż dundzie są. Oby do tego nie doszło. A oby do tego nie doszło, to my są potrzebni. My, którzy pójdziemy i zrobimy orląg z tymi, co nami rządzą. Co za nami rządzą źle i coraz to gorzej. Trzeba skończyć z tą hacharską i głupią polityką, jako dzisiaj mamy. No to dojść zaś z Pobłoczkiem, moi rozdomili. Oby nam się Pobłoczek na nos wejrzał i co by ten nowy wariat wygonił te wszystkie, a my nie poumierali. Bo jak mamy taką służbę, jaką mamy, to niestety grozi nam wymarcie.